Lukas, nowy sezon, nowe nadzieje, nowe otwarcie, nowi piłkarze. Jak ty, jako najbardziej doświadczony zawodnik, z tym całym swoim ogromnym potencjałem, wiedzą, umiejętnościami, doświadczeniem, jak ty nastawiasz się do tego nowego sezonu? Tak jak te 20 przed. No więc jak się jest przygotowanie na sezon, mieliśmy teraz 4-5 tygodnie, myślę, że drużyna jest gotowa. I jak co sezon, chyba teraz jest mój 19 albo 20 sezon, co rozpoczynam. I motywacja dalej jest u mnie, nie mogę mówić na innych zawodników, jak to wygląda, czy jak tam u nich motywacja jest, ale jak się nie ma motywacji, to myślę, to nie jesteś piłkarzem. Trzeba mieć motywację, trzeba się cieszyć, trzeba mieć tą radość, wyjść na boisku, grać o te 3 punkty co weekend. I na koniec o to chodzi. I tak ogólnie jak o mnie mówię, to ja pochodzę tak jak ostatnie lata. Jestem przygotowany na sezon. Cieszę się, że zaczyna się kolejny sezon dla mnie i mam nadzieję, że 3 punkty zostaną w Zabrzu. Był obóz, był ciężki okres przygotowawczy. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że trener Gaul mocno przycisnął was podczas tego okresu. Czujesz jeszcze nogi? Są ciężkie, czy już jest ta pełna forma, jest ten mikrocykl przygotowany pod mecz, pod sezon? Nie, myślę, że jest już te 80-90% już jest za nami i oczywiście teraz przychodzą te mecze, te treningi i potem myślę, że drużyna będzie pokazywała to, co trenujemy. Mam nadzieję, że to już od poniedziałku zobaczymy, ale sezon jest długi, to nie jest tylko te pierwsze 2-3 mecze pokazać, wygramy i wszystko będzie dobrze. Na koniec się liczy, jakie miejsce będziemy mieć, jak to wszystko wygląda. Ważne oczywiście jest zacząć ten pierwszy mecz w poniedziałek dobrze, ale też nie możemy panikować, jak się jakoś coś nie uda na początku. Musimy wierzyć swoje w drużynę i co trener chce od nas. I myślę, że jak się to na spokojnie wszystko ułoży, to będziemy mieć dobry sezon i mam nadzieję też następne lata będą fajne w Górniku. Jeszcze ostatnie pytanie meczowe. Jesteś w pełni sił, żadnych kontuzji, wszystko jest ok. U mnie wszystko ok, gotowe na poniedziałek. Piękne słowa. A teraz jeszcze nawiążmy do tego, bo zaczynamy sezon w Zabrzu, zaczynamy w domu, zaczynamy na naszym stadionie. Mamy już kilka tysięcy biletów sprzedanych, ale chcemy więcej. Mamy te dwie fajne informacje, które opublikowaliśmy dla kibiców. Ceny karnetów, no i karta GZLP10. Gdybyśmy mogli Ciebie poprosić, ten wielki autorytet, żebyś zmotywował tych niezmotywowanych kibiców, żebyś poprzez nasze media zachęcił gorąco do przyjścia na mecz, bo warto, my to wiemy, ale chcemy, żeby wiedział to każdy trójkolorowy kibic. Myślę, że kibice wiedzą i kochają ten klub i będą przychodzić na te mecze też w poniedziałek. Mam nadzieję, że przyjdzie dużo kibiców i kto jeszcze nie ma karnetu, to kupi. A kto narzeka i kto zawsze pisze albo coś takiego, to dla mnie nie jest kibic Górnika. Kto jest kibic, to przychodzi na stadion, kupi sobie karnet albo bilet, bo to tylko idzie razem. Ja kibicuję też, ja kocham klub i to mam nadzieję, że to też kibice tak ma być i tylko razem to można iść. Jak tylko mi piłkarze same na boisku nie wygramy i tylko kibice bez piłkarzy na boisku też nic nie osiągną, to idzie razem i mam nadzieję, że kibice będą w poniedziałek i będą na ten cały sezon. Bo tak, tak jak zawsze było i będzie i wszystko będzie dobrze. Bo wszyscy kochamy ten klub i to piękne słowa, czyli co? Jademy Dursi w poniedziałek, tylko zwycięstwo. Jademy Dursi. Dzięki.